środkom unijnym. Wspaniałej pracy pani dyrektor Zawadki. Szkoła zmienia z każdym rokiem swoje oblicze, dostosowując się do najnowocześniejszych trendów sprzętu. I właśnie dziś możemy Państwu pokazać, jak korzystamy ze środków unijnych, dokładnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Rozwój Zawodowców z Głogowa. To blisko 1 000 000 zł na doposażenie pracowni i na rozwój nauczycieli branży zawodowej. 500 tysięcy to jest tak zwana część twarda, czyli zakup sprzętu najnowocześniejszego, który aktualnie jest na rynku, do pracowni zawodowych, pracowni multimediów i fotografii, pracowni fryzjerstwa, pracowni organizacji reklamy, pracowni turystycznej. Drugie 500 000 to staże zawodowe w atrakcyjnych miejscach pracy, gdzie uczeń za miesiąc pracy na rękę otrzymuje około 3 000 plus koszty dojazdu plus wyżywienie. Jest to bardzo atrakcyjne dla uczniów, zwłaszcza w kontekście nowego rozporządzenia, gdzie te staże zawodowe mogą być zaliczone jako praktyki zawodowe. Dalej, mają szereg kursów, które interesują młodzież, zwłaszcza w kontekście uprawnień zawodowych. To jest kurs pilotów wycieczek, kreatywne przedłużanie włosów i szereg innych, którymi młodzież jest zainteresowana. Poza tym nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe, mają możliwość odbycia studiów podyplomowych bądź też udoskonalenia swojego warsztatu poprzez kursy kwalifikacyjne, kursy, które pomogą im rozwijać się w zawodzie, ale także studia podyplomowe. Ten czas pandemii wykorzystujemy na to, żeby zakupiony przez szkołę sprzęt zainstalować, wyremontować klasy i w momencie, kiedy uczniowie przyjdą, to na własne oczy zobaczą, na co ten 1 000 000 w szkole został przeznaczony. W tej sali, czyli w pracowni multimedialnej, zyskaliśmy 25 stacji roboczych do produkcji filmów, grafiki 3D czy pracy w grafice 2D również. Do tego wszystkiego posiadamy również oprogramowanie, pełne oprogramowanie Adobe w wersji CC, co pozwoli nam bardzo mocno rozbudować wszystkie możliwości uczniów, czy wspomagać się przy pracy z uczniami technikum reklamy, czy fotografii multimediów. Oprócz tego zyskaliśmy również świetną kamerę 4K Black Magic, gimbala oraz zestawy audio, z którymi będziemy mogli w końcu również nagrywać dźwięki i pracować przede wszystkim w sferze audio. Na stanie pracowni posiadamy również kamerę 4K firmy Blackmagic, która pozwoli nam pracować w świetnych warunkach filmowych. Do tego wszystkiego również sprzęt audio w formie mikrofonów, mikserów i tego wszystkiego, co da nam możliwości pracowania w świecie audio. Znajdujemy się w sali związanej z fotografią, jest to studio fotograficzne. Sprzęt trafił, no jak widać, w wysokiej klasy, powiedzmy, dzięki któremu powiedzmy, będziemy mogli z uczniami przerobić troszeczkę więcej tematów, troszeczkę szerzej, lepiej to pokazać, będziemy można dotknąć, podziałać, czyli czasami nie tylko teoretycznie, ale już w taką mocnej mierze praktycznie. Dostaliśmy wysokiej klasy lustrzankę pełnoformatową, komplet obiektywów takich profesjonalnych, naprawdę wysokiej półki, takich już no, jest naprawdę zawodowo. Oprócz tego została też doposażona nasza ciemnia, dostaliśmy dużą ilość materiałów przeprowadzenia technik szlachetnych. No i też młodzież dostała, powiedzmy, tutaj kilka sztuk aparatów, które będziemy mogli wykorzystywać w takich działaniach praktycznych. Znajdujemy się teraz w pracowni fryzjerstwa. Tutaj na co dzień młodzież uczy się po prostu zawodu. Dzięki projektowi, w którym wzięliśmy udział, zostaliśmy doposażeni w profesjonalne aparaty i sprzęt fryzjerski. Ten sprzęt, który dostaliśmy w ramach projektu, on jest z wyższej półki po prostu. To jest sprzęt, na którym pracują zarówno polscy profesjonaliści, jak i światowi. Sprzęt elektronika, co ci powiedziałaś, na wysokim poziomie, nie krywając, ja też mam salon fryzjerski w Bułowie, gdzie uczniowie naszej szkoły odbywają u mnie praktyki. Sam tych w tym nie mam, także zazdroszczę uczniom, którzy będą tutaj od września pracować na tym sprzęcie. Tutaj chciałam Państwu zaprezentować urządzenie, to jest kamera, którą diagnozujemy skórę i włosy. Kamera pomaga fryzjerowi w dobraniu odpowiednich kosmetyków, do pielęgnacji, dobraniu odpowiednich farb, które pozwolą cieszyć się długo lśniącym kolorem i zdrowym wyglądem włosów.
My tutaj w szkole uczymy uczniów obsługi takiej kamery po to, żeby w przyszłej pracy oni też posługiwali się takim sprzętem.